Dla nas to był pierwszy rajd ziemi bucheńskiej i tak naprawdę drugi rajd w rajdowych mistrzostwach, samochodowych mistrzostwach Śląska, w rajdach okręgowych, także bardziej pod kątem zbierania doświadczeń, a nie z jakimś nastawieniem na wynik. No dzisiaj została sama mocna stawka, także no akurat udało nam się zakończyć na dość niechlubnej pozycji, bo w rajdowych samochodowych mistrzostwach Śląska na ostatniej, ale w ostatniej pętli poprawialiśmy czasy, także jesteśmy zadowoleni. Jak na sprzęt, którym dysponujemy i jakby doświadczenie, to cieszymy się, że jesteśmy tutaj na mecie i w tym miejscu, gdzie jesteśmy.